milczeniu. Jak pragniesz czegoś i czekasz na coś długo, to przychodzi udręczenie. I to jest normalna cecha u ludzi, którzy pragną. Jak ktoś tak czeka i nie zależy mu na tym, nie ma tej dawki cierpienia, to jest nic nie warte. Jezus mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jak żebym pragnął, żeby już płonął. Chrztem mam być ochrzczony i jakże jestem udręczony, aż się to spełni. On wiedział, że jego pobyt na ziemi ma sens, cel. On wiedział, że to, że on tutaj się znalazł, to jest coś wielkiego. On czekał na realizację tego, co włożył Ojciec w jego serce. I on cierpiał. I wiesz, jak masz coś w sobie, masz pragnienie i czekasz na nie, to nie dziw się, że cierpisz, bo to jest normalne. Jak chcesz, żeby coś się zadziało wspaniałego w twoim życiu i ty wiesz, że to nastąpi i jest trudno w międzyczasie, to nie są opresje demoniczne. Nie grą diabła. Nie grą diabła, bo to nie diabł. To nie jest diabeł. Po prostu czekasz na coś i jest ci ciężko. Dlatego jest ci ciężko, bo czekasz na coś bardzo wartościowego. Jeżeli to coś nie miałoby wartości, jeżeli to coś by było niczym, to nie doświadczałbyś tego, co doświadczał Jezus. Nie doświadczałbyś ciężaru. To nie jest zmartwienie. To nie jest troska. Ale jest udręczenie. On wiedział, jakie jest jego powołanie. On nie przyszedł przynieść pokój na ziemi. On wiedział, że jego pobyt na ziemi wywoła rewolucję. 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 Myślicie, że przyszedłem w ziemi przynieść pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie. On wiedział, że przyniesie rewolucję. On wiedział i czekał na tą rewolucję. To był człowiek rewolucji. On na to czekał. On nie przyszedł przynieść zjednoczenia ludziom. On nie przyszedł tego przynieść. On wiedział, że kiedy on rozwinie skrzydła jako Mesjasz, to nie przyniesie zjednoczenia ludzkości. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych. Trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem. Matka z córką, a córka z matką. Teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. On wiedział, że ta rewolucja, ona wszystko wywróci do góry nogami. Cały układ społeczny. Podważy wartości rodzinne. Podważy wartości społeczne. Podważy wartości polityczne. On to wiedział i on na to czekał. Rozumiecie? I mówił o błudnicy. Zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe? On stanął przed ludźmi jako ostateczna prawda i mówił, jeżeli mnie nie rozpoznajecie, to jesteście obłudnikami, kłamcami, bo nie rozpoznać mnie jest zasadniczo rzeczą niemożliwą. Dzisiaj ludzie mówią, muszę przekonać innych do Jezusa. Muszę ich przekonać. A Jezus stawał i mówił o błudnicy, żeby mnie nie rozpoznać. Żeby mnie nie rozpoznać,
To wstyd i hańba. Potraficie rozróżniać wszystko, a nie potraficie rozróżnić takiej rzeczy. Nieprawda, że nie potraficie, po prostu nie chcecie. To nie jest prawda, że ludzie nie potrafią Jezusa poznać. Prawda jest taka, że Go nie chcą. Jezus wiedział, że niesie absolutny przewrót i czekał na to. Jeżeli jest w Tobie takie drżenie przed tym, co się będzie wydarzało w Twojej przyszłości, czekasz na to. Z jednej strony wiesz, że to będą rzeczy wielkie, z drugiej strony nawet nie potrafisz tego ogarnąć, ale to w Tobie się wszystko kotłuje. Jest jakiś ciężar. Tak? To jest normalna rzecz. Po prostu masz w sobie Mesjasza. To ten sam Mesjasz, który cierpiał, czekając, aż podniesie sztandar rewolucji. To ten sam Mesjasz jest w Tobie. Kiedy będziesz się dzisiaj modlił, stań właśnie w tym miejscu. Powiedz: Święty Duchu, Duchu Mesjasza, Ty, który jesteś we mnie, Ty, który wypełniasz mnie, ja jestem taki jak Ty. Ja czekam z takim samym cierpieniem na realizację tego, na co Ty czekałeś. Ja dalej ciągnę Twoją rewolucję. Jezus! Ja dalej ciągnę rewolucję. Jezus! Uwielbiam Ciebie, Królu nas, jedyny święty.
Tobie przekażę się, Pała Jezus.
dzisiaj dla Ducha Świętego. Otwórz się dzisiaj na Niego. Bez Duchu Święty działaj. Działaj. Daję Ci swobodę. Daję Ci przestrzeń.
uznanie lub większej świadomości. Widzisz, że nie uczyniłeś Jezusa Panem. To uczyń to dzisiaj. Powiedz: Jezu, oddaję Ci tę dziedzinę mojego życia. To najlepsza decyzja. To decyzja, w której będziesz się czuł bezpieczny. Tam, gdzie Jezus panuje, tam jest bezpieczeństwo. Więc Jezu, poddaję Ci tę dziedzinę. Nie chcę już w niej władać. Nie chcę już ja być Panem w tej dziedzinie. Chcę, abyś był Panem. Chcę, abyś był Panem tej dziedziny. Ufam Tobie i wierzę Tobie. Nazwij tą dziedzinę. Nazwij ją po imieniu. Jeśli to są finanse, to nazwij to. To nie jest wstyd przyznać się, że nie dało się Bogu zgody na panowanie. Silni ludzie przyznają się do błędów. To silni ludzie przyznają się do błędów. A cwaniacy udawają, że wszystko jest w porządku. Więc Jezu, ufam Ci.
Uwielbiamy Ciebie! Uwielbiamy Ciebie!
Ty jesteś uzdrowieniem każdej choroby. Ty jesteś całkowitym rozwiązaniem. My uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Jesteś naszym Panem i naszym Królem. Bezpiecznie czujemy się w Tobie. Nasze życie jest ukryte w Tobie. Jesteś pełnią. Jesteś wszystkim. Szuma Królowa. Ja ucieram ich.
Wydany bywaś w ręce Twe.
ręce, zarząd nad duszą. W imieniu Jezusa ja związuję wszelką agresję, demoniczne siły agresji. Form! Form w Niego! Form! Wszelka złość! Form! Form w imieniu Jezusa! Form w imieniu Jezusa! Wszelka agresja! Form! W imieniu Jezusa! Wszelka agresja! Form od Niego! Związuje demoniczne siły teraz! Form! Form od Niego! Do końca! Do końca! Z naturalnym oddechem! Form! Wszelka agresja! Wszelka złość! Form! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Miękkie serce! Miękkie serce! W imieniu Jezusa! Wszelka złość! Wszelka agresja! Form! Zabieraj łapę od dziecka Bożego! Form! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Do końca! Do końca! Zabraniam ci działać! Do końca! Z naturalnym oddechem! Form! W imieniu Jezusa! Wszelka agresja odchodzisz teraz! Wszelka agresja odchodzisz! Wszelka agresja odchodzisz! W imieniu Jezusa! Miękkie serce! Miękkie serce! Zarządzające duszą, w imieniu Jezusa ja uspokajam emocje teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wszelka agresja precz. Form! Do końca. Do końca. Do końca. Z naturalnym oddechem. Form! Ja związuję wszelką agresję. Wszelką złość. W imieniu Jezusa. Wszelki gniew według ciała. Form! Form! Do końca. Form! 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 Demonicznej siły gniewu. Nie macie władzy nad nią. Form! Form! Związuję każdą złość. Każdą złość. Każdy gniew według ciała. Agresja. Form! Form! Puść! 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 W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja nie pozwalam ci działać. W imieniu Jezusa. Ja uwalniam Boży pokój z miękkiego serca. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wszelka złość, wszelki gniew, wszelka agresja. Form! Form! Opuszczaj duszę i ciało. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa do końca. Zabraniam ci działać. Miękkie serce. Miękkie serce. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Boże Bogu. Ja do Twojego Ducha. W imieniu Jezusa. Tylko Ciebie, Jezu, wielki. W imieniu Jezusa. Wszelka złość, agresja. Gniew według ciała. Form. Form do końca. Do końca. Do końca. Wszelka agresja. Odchodzisz teraz. Tylko Ty. Od jego pleców. Teraz! 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 Zostaw jej pleców! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Do końca! Do końca! Tylko Ty zdecydowałeś! W imieniu Jezusa! Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie! W imieniu Jezusa ja cofam te słowa, mówiąc
wierzące, że zawsze będzie złośliwy. W imieniu Jezusa diable zabieraj łatwo od niego. Teraz! Do końca z naturalnym oddechem. Z naturalnym oddechem. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Zostaw go plecy. Wam! Do końca. Do końca. Do końca. Agresja wodą. Duchu wojny. Związuje cię. Nie będziesz nad nim działał teraz. Puszczaj go. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Boży pokój z jego odrodzonego ducha. Boży pokój, miękkie serce. W imieniu Jezusa wszelka agresja odchodzi. Wszelka złość. W imieniu Jezusa odchodzisz teraz. Przez imię Jezus. Miękkie serce. Miękkie serce. Władza miękkiego serca. Wszelka złość odchodzi. Wszelka złość odchodzi. Nie módl się. Fort z naturalnym oddechem! Fort do końca, do końca! Do końca! Do końca! Do końca! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Miękkie serce! Miękkie serce! Puścił tron na ziemię! Wszelka złość odchodzi! Wszelka złość odchodzi! Agresja! Agresywne słowa! Zapraszam teraz! Jak wydać
Thank you.
tajemnicy, podnieście swoje ręce. Bóg nakłada na ciebie nową szatę. Thank you.
Yeah.